Lecimy z pierwszą gierką na Switcha. Ogrywaną na odcinkach. Bo tak, to właściwie to jest trzecia gra ogrywana na strójku Switcha. Znaczy Switcha. Pierwsze było Super Mario. Sorry, Mario bez super kart. Super Mario Galaxy 2007, Sunshine 2002 i 1997 Mario 64. No i to wybieramy. Najważniejsze Mario w historii gier. I jedna z najważniejszych platformówek w historii gier. Bo to była pierwsza udana trójwymiarowa gra. Nie zapewniam, czy ogólnie, czy platformówka, ale w każdym razie, no jedna z najważniejszych platformówek. Którą nigdy nie grałem. Coś dziwnie głośna muzyka była. Mnie ciekawi, czy ja będę miał prawa autorskie na tych filmach. Za muzyki z Maria. Od Nintendo. Tak jak jest na przykład z Gwiezdnymi Wojnami od ten. Na Lego. W Gwiezdnych Wojnach. Urocze. Okej. Działa! Zajebisty kwadratowy ekran. Mogliby to jakoś rozciągnąć. Mogli chociaż takie coś zrobić, halo. Teraz mam pytanie, mam zagwozdkę. Rozciąga się na pełny ekran? Samemu? Będzie ciut porozciągane, ale będzie na całym ekranie, a nie w kwadracie. Bo, no, czekaj. Wait. A po drugie, brat mówił, że woli inną wersję tego Mario 64. Takie coś, co na początku się grało Yoshim. Nie wiem, na jaką konsolę to było, ale... Czekaj, jakby to wyglądało, rozciągnięte. No, tak to by wyglądało. To jest ten... Kwadrat na kwadracie, więc no to dużo nie przeszkadza. Git? Lepiej? Ja niestety nadal widzę kwadrat. Ale... lepiej? No to git jak git. Bo najbardziej mnie bolało to ten. Sama kamera się zmienia. Cześć. Weźmy tak, zobaczmy. Ten kwadrat niestety się ciągle zmienia. Więc no nie da się ustawić, żeby ciągle była ta sama. Jest zamek. A no widzisz. Ten dźwięk jest denerwujący trochę. Zobaczymy, czy teraz będzie cokolwiek się zmieniać. W teorii je wyciąłem, więc nie powinno, ale no zobaczymy. Otworzę sobie coś do picia, bo nie sypiłem dzisiaj przez cały dzień. Czyli znowu Gaminate. Właściwie to jest jedyna rzecz, którą zwykle piję codziennie. Nie piję alkoholu. Ten. Okej. Najbardziej znana muzyka z Mario praktycznie. No, jedna z bardziej znanych. Pierwsza gwiazdka rozgaduje pierwszy level. No ale
Nie pije on normalnie alkoholu. Jedynie właśnie na urodzinach itp. Okej. Okay. Akurat to kojarzę. Za dużo Marii nie grałem w życiu. Grałem na przykład na Nintendo Wii w... Dobra, myślałem, że tu wejdzie. W Mario... New Super Mario Brothers. Hui-hi. Dokładnie. Tu też jest jedna gwiazdka. Dobra, zobaczę. A tu? Czy jeszcze gdzieś indziej? Nie, to jest chyba te nieskończone schody, czy to nie jest to? Ty. Ale sterowanie nie jest tragiczne, bo przecież sama kamera się steruje. Nie mogę ja jej ustawić w żaden sposób. O! Fajnie widzieć, że tak się skacze. A, tu! Faktycznie jest. Na zero gwiazdek. No, wchodzimy do mapy o nazwie Bomb Omb Bomb Bob Omb Battlefield. No i pierwsza mapa z Mario. I mówię, New Super Mario Bros. To było jedyne Mario praktycznie, w które grałem. Może to jest najbardziej znana muzyka z Mario. O, dobra, trochę spoilerowałem sobie grę, bo widziałem speedrun z tej gry. Ale to ja widziałem tego typu speedrun, co się przelatuje przez bloki, więc no nie wchodził do żadnych map, nie licząc bossa. Tyryty. Ty. I pieski słychać nawet już. No i pewnie widziałem czasem, jak brat grał właśnie w to z Yoshim, też na emulatorze. Dobra, to się chyba jeszcze nie pojawiło. Okej. Ja pamiętam, że mega kiedyś chciałem mieć 3DS-a. Co do innych konsol Nintendo. A jedyne konsole Nintendo, jakie miałem, to jest no Switch teraz. I kiedyś miałem ten Nintendo Wii, na którym grałem w no właśnie New Super Mario Brothers, Wii i Mario Kart. To były główne gry, które grałem. Nie wiem, czy grałem w ogóle w coś jeszcze. Ale służył mi też jako odtwarzacz do filmów. Bo to jeszcze było na telewizorze z dupą i nie mieliśmy odtwarzacza. No i to mi służyło do tego, do tworzenia filmów właśnie. To była jedna z głównych rzeczy. Dobrze mi idzie. Gorzej jest zbieranie monet. Jest tam różowy przełącznik. Wii akurat tanie było. A właściwie to nawet kiedyś opowiadałem historię, że na nim zarobiłem, na sprzedaży Wii. Chyba zarobiłem na nim 100 zł łącznie, w porównaniu do tego, co ja wydałem. A teraz nadal Wii jest w tej samej cenie, około 200 zł. Za konsolę samą. A pieniążki do czego? Do żyć? Czy co?
Tyryty, tyryty, tyryty. Dobra, sterowanie jednak trochę boli. Trochę boli, faktycznie sterowanie. W porównaniu do dzisiejszych platformówek. A w platformówkach jednak to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Muszę? Co to ma być? A byłem cię, jak trzeba się wypaść. A właściwie może to lepiej to nie sprawdzać. Czemu w rogu nadal jest Lucky tu? Ten pokazany z kamerą. Zgaduję, że może można po prostu zmienić widok kamery, że sam sterujesz nią. Ale nie wiem. Tyryty, tyryty, ty. Jak ja lubię tą muzykę, jak ja jej dawno nie słyszałem. Dobra, muszę czerwone monetki poznać. Halo? A. Okej, okay, tak to działa. Dobra, to chyba nie tędy. Piesek tu jest uroczy. Każdy lubi pieski. Łap! Chyba nie doleciało. I właśnie znikł mi z widoku. On mnie zaraz zeżre. No mówię, sterowanie trochę boli, ale no to jest gra z... nie zremake'owana z 1997. Ta wersja przynajmniej. Najgorsze jest to skakanie. Pominąłem coś na dole? Tam jest jeszcze pieniążek. Czekaj, idę po pieniążek. A, pieniążek był na tym, koło pieska. Mogę się odbijać od ścian? Nie, chyba nie. Jak to wyglądało. Ale mogliby coś zmienić w tej wersji. Na Switcha. Na przykład sterowanie. Łap! To był misklik! Ale zebrałem chyba. Da się tutaj pieski uwalniać? Teraz pytanie, czy tam jest otwarte, czy ten się nie wyrenderowało. Urocze kwiatki. Co to jest? Bombą to mogę otworzyć? I teraz są za bąbelki w ogóle. O, nice. Czemu spadają nam jakieś dziwne bąbelki? Halo? Dobra, no to idziemy na dół. Nie, jednak jest zamknięte, czyli się nie wyrenderowało. Po prostu. Mówiłeś, że mogę iść spokojnie, halo? Nigdy tu nie mogę iść spokojnie.
Myślałem, że HP wyleci. W sensie pieniążek. Tyryry. To mi trochę dłużej zejdzie granie, zgaduję, niż mówi Hello Long to Beat. Jak tak dalej pójdzie. Chociaż skakaniem się po... Doba. Muszę sobie kamerę obracać. O. Dobra, udajmy, że jest dobrze. No to wchodzimy. Tu, gdzie mam. Jest jakieś trzęsienie ziemi. A to nadal nie jest najstarsza gra, w którą grałem na live'ach. Najstarszą nadal jest pierwszy Tomb Raider z 96. Nadal tytuł najstarszej gry należy do tego. No! Halo. Aaaa. Mój pieniążek. Halo. Nawet kiedyś miałem odcinki z tego pierwszego Maria, ale zrobiłem na prywatne, a teraz nie wiem, czy czasem nie usuwałem, jak przerzucałem wszystkie single playerówki. No sobie nie pamiętam. Może przerzucałem, może nie. No halo! Dobra. To działa! Powróć! Czym szybciej klikam, tym szybciej może wejdę tam. Chyba, że będę skakać co chwilę na kąt. Dobra, tędy już niestety nie mogę skakać. Jeszcze prawie mnie pod kulę wywaliło. Dobra, no to do góry. Typowe wejście, żeby przeczytać kulę. Albo teleport. Jakiś. Chyba. Trudno mi określić, czy mnie przeteleportowało, chyba jo. Oj, widzę pieniążek na drzewku. Jest on! O, rzuca mi wyzwanie. Tyłu? Muzyczka mi się podoba. Sporo z tych muzyk znam przez to, że ten. Że grałem też w New Super Mario Brothers X. Tam Mario Brothers X. Wygrałem? Czyli taką fanowską wersję gry. A.
Taki bajer. Myślałem, że muszę go zrzucić, jak w typowym Tekenie. Halo. To jest najgorsze. One more time. I ostatni raz. Jak mówisz? O. O, dostanę gwiazdkę. Jej! Czy jak gwiazdka robi wyjście z levela? Nie wiem, okaże się. Tak, chyba. No i koniec pierwszego levela. Tutaj chyba nic za maksowanie gry się nie dostaje, jeśli chodzi o wszystkie pieniążki, etc. Może być. Okej, to też jakaś opcja. Czyli później po prostu odblokuję, mówisz, ja? Nauczyłem się już tego skoku. I od razu je mogę zrobić, czy z czasem? Te 6. Czy raz na przykład coś mi się podblokowało za to, że zrobiłem tą. Na przykład kolejna możliwość się odblokowała. I kolejna, i kolejna, i kolejna. Bo jak tak jest, to mogę wymaksować za pierwszym razem każdy level. W sensie, wciągle do niego wchodzić. Jedna na dwie gwiazdki. Znaczy tyle co czaję, ale czy można od razu robić, czy nie wiem, coś odblokuje później, co mi pozwoli zdobyć tę gwiazdkę.